Ustawa o odpadach ma na celu ograniczyć negatywny wpływ gospodarki odpadami na środowisko, na życie i zdrowie ludzi. Nowelizacja ustawy o odpadach weszła w życie 5 września 2018 roku i wprowadza wiele obowiązków dla firm. Między innymi pojawił się obowiązek całodobowego monitoringu miejsca zbierania odpadów i ich składowania. Taki monitoring należy zainstalować w czasie 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów. Dodatkowo zmienił się czas maksymalnego dopuszczalnego przetrzymywania odpadów na terenie zakładów. Do tej pory było to 36 miesięcy, skrócono to do okresu 12 miesięcy. Dużo trudniej będzie uzyskać pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Inspektorzy ochrony środowiska otrzymali dużo szersze kompetencje niż dotychczas. Będą mogli wejść na teren zakładu praktycznie o każdej porze dnia i nocy. Kontrola może być zupełnie niezapowiedziana. Przepisy nowelizacji ustawy nie dotyczą wyłącznie firm z gospodarki odpadami. Są to wszystkie firmy działające w oparciu o pozwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów. Będzie to wiele zakładów produkcyjnych, firmy z sektora energetycznego i paliwowego, a także wiele innych. Szacuje się, że będzie to około 15 tysięcy podmiotów.